bardzo się cieszymy, że podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Elektrotechniki sieci Łukasiewicz. To jest porozumienie, w ramach którego będziemy wspólnie realizować projekt mający na celu stworzenie nowych technologii pozwalających wykorzystać te turbiny i łopaty z morskich farm wiatrowych, które muszą już zostać wycofane z użytku. Chcemy je ponownie wykorzystywać na rzecz tworzenia innowacyjnych materiałów. Fragmenty łopaty, które otrzymaliśmy od firmy Ørsted, która jest światowym liderem w technologii energetyki wiatrowej morskiej, stanowi kolejny krok naszych prac na temat recyklingu łopat turbin wiatrowych. Recykling łopat na tą chwilę wygląda w ten sposób, że po prostu te łopaty są składowane na potężnych powierzchniach i nie ma co z nimi zrobić. Były pomysły stosowania rozpuszczalników, różnego rodzaju bardzo, bardzo takiej ciężkiej chemii. Natomiast dalej są to procesy, które są energochłonne, bardzo drogie, no i generują niestety odpady szkodliwe dla środowiska. Mechaniczne przetwarzanie tych łopat daje nam możliwość wytworzenia materiału, który możemy po prostu wykorzystać w dalszej produkcji. Naszym celem jest opracowanie technologii recyklingu łopat turbin wiatrowych, ale tutaj skupiamy się nie tylko na samym rozdrobnieniu materiałów i uzyskaniu recyklatu. Chodzi nam również o opracowanie technologii zagospodarowania, czyli powtórnego wykorzystania tych materiałów nie tylko w całej gospodarce, ale przede wszystkim w obrębie morskiej turbiny wiatrowej. Chodzi tutaj o wspieranie bezpośrednio gospodarki cyrkularnej i zero waste. Firma Ørsted jest globalnym liderem, dlatego ta współpraca jest kluczowa dla naszej technologii. W drugim etapie chcemy tą technologię komercjalizować i tutaj liczymy na współpracę z Ørsted, globalnym liderem, który będzie mógł wprowadzić tą technologię nie tylko w naszym regionie, ale również na całym świecie.